Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo, ja widzę, że panom posłom z PiS-u tu dzisiaj trochę prawdy trzeba na tej sali, bo wam pięknie idzie kłamanie od 8 lat rolników na spotkaniach przy susze i w innych, które robicie ochoczo, ale z tej propagandy potem nic nie wychodzi. Pani poseł Pamuła, jest w trybie wyborczym jasne, prawomocne orzeczenie sądu mówiące o tym, że w czasach PO-PSL i funkcjonowania ministra Kalemby wynegocjowano znacznie więcej niż obecnie wy wynegocjowaliście z Brukselą, jeśli chodzi o budżet na polskie rolnictwo. Panie ministrze, staraniami nie obronimy polskich gospodarstw rolnych. Przez ostatnie 8 lat z mapy polskiej wsi zniknęło 120 tysięcy gospodarstw. Jak się nie ogarniecie, ten proces będzie postępował. Kiedy się, panie ministrze, z panem spotkałem w jednym z programów telewizyjnych, sygnalizowałem w czerwcu ubiegłego roku, że nielegalny wwóz zboża z Ukrainy ma miejsce na terytorium Polski. Pan wtedy zrobił wielkie oczy, ale od zrobienia tych wielkich oczu do dzisiaj właściwie żadnych działań nie podjęto. Ja mam bardzo konkretne pytanie. Kiedy wprowadzicie system kaucjonowania zboża, które wjeżdża na terytorium Polski z terytorium Ukrainy? Jeśli się nie ogarniecie, za chwilę ceny będą poniżej kosztów produkcji na polskie zboże, na kukurydzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.